Słoneczko, kochani, zrobiłam dzisiaj zakończenie naszej historii syrenkowej. Naszej historii syrenkowej z milionem wątków. Z tym, z porwaniem, z porodem, z historią zmiany syreny z człowieka. Może dzisiaj będzie odwrotnie. No zobaczymy. Słuchajcie, na prośbę jednej z Was, a dokładniej dziewczyn, która się nazywa Fiki Miki Madzi 345, więc mniemam, że to jest Magda. Ona ostatnio wymyśliła mi końcówkę tej historii. Wymyśliła mi ostatni odcinek i stwierdziłam, że skoro wymyśliła fajny pomysł, to skorzystam z tego i zrobię właśnie koniec tego filmu, koniec tej serii, zgodnie z jej wskazówkami, z tym, co ona sobie wymyśliła. Więc specjalnie dla Ciebie, Fiki Miki Madzi 345, robię ten odcinek. Dobra, słuchajcie, lecimy z tym. Ona się już nigdy nie znajdzie. Braciszku, znalazłeś ją? Kochana, nie, ale mam dla Ciebie złą wiadomość. Jaką złą? Jak to złą? O Boże, zaraz zemdleję. Spokojnie, matka porwała Twoje dziecko. Co? Ale jak to? Przecież jej tu nigdy nie było. Ja nawet nie wiem, czy ona wiedziała, gdzie my mieszkamy. Wiedziała, wiedziała. Ona wie wszystko. Wiesz, że ona jest królową głębin. Ale jak to? No właśnie, tak to, że ona ją porwała. Płyńmy szybko do niej, muszę ją wyrwać. To nie jest teraz takie proste. A dlaczego? Jej mieszkania bronią rekiny. Jest ich pełno w głębinach. Specjalnie postawiła ich na straży, bo wie, że ja tutaj przychodzę z moją dziewczyną i wie, że mogliśmy zobaczyć młodą, a to, że ona tam jest, my jej nie widzieliśmy, ale Krampet nam wygadał. Mój Krampet? Tak. Zostaje przetrzymana przed swoją matkę. O Boże, jedyny, zwariuję zaraz. Płyń po nią, bracie, proszę cię. Właśnie tak mam zamiar. Słuchaj, ty nie możesz, dlatego że wiadomo, nie masz ogona. O Boże, zwariuję zaraz. Płyń, proszę. Dobra, lecę. Rekiny, chodźcie tu do mnie. Tak jest, królowa. Brońcie, proszę, wejścia do mojego mieszkania. Koniecznie. Dobrze, królowa, oczywiście, tak zrobimy. Po co tu przypłynęliście? Do mojej matki. Moja matka nikogo nie chce widzieć. Mnie będzie chciała, jestem jej synem. Nie interesuje mnie to. Uciekajcie stąd szybko. Nie, no zobacz, nie damy rady. Nie damy rady tam wejść. Poczekaj chwilę. Może coś wymyślimy. Muszę coś wymyśleć, muszę coś wymyśleć. Uspałam małą, ale ona już jest na skraju wyczerpania. Ja tak samo tą całą sytuacją. Pora chyba na plan ostateczny. Jaki plan ostateczny, królowa? Muszę zamienić się w człowieka. Co? W człowieka? Nie ma innego wyjścia. Sądzę, że wszyscy już wiedzą, skoro obstawiłam wami moje mieszkanie, że ona tu jest. Poza tym słyszałam, że Krampet wygadał wszystko. Krampet? Zlikwidować go? Nie, przestań. Daj mu spokój. Ja po prostu stąd uciekam. To jest czas, kiedy trzeba zamienić się w człowieka. To tak można? Oczywiście, że można, głupcza. Jest jedno zaklęcie. Rzucam je i jestem człowiekiem. Nie wiedziałem. Tym mało wiesz. Zamieniam się. Czary mary, dajcie nogi mi do pary. O Jezu, utopię się. Na małą rzuciłam to samo zaklęcie. Mam ją schowaną w plecaku. Uciekam stąd. Królowo, czy my się jeszcze kiedyś spotkamy? No właśnie, królowo. Spotkamy się, kochani. Ale za jakiś dłuższy czas. Żegnajcie. Mała śpi. Dobrze, że mam ją w plecaku. Ojej, zapomniałam. Potrzebuję podwózki. Muszę ją jakoś wyciągnąć stąd. Chodź, spróbujemy jeszcze raz. Dajcie nam wpłynąć do mieszkania matki mojego chłopaka. Bardzo teraz to sobie wpływajcie. Co? Już ich tu nie ma. Jak to? Twoja matka wyleciała gdzieś daleko. Jak to wyleciała? Stała się człowiekiem. Co? Jak ona mogła to zrobić? Rzuciła czar, wielki czar. Jaki czar? Nie powiem ci tego. Czar, dzięki któremu stała się człowiekiem i uciekła stąd.
razem ze swoją... Z kim ze swoją? Wnuczką. Nie wierzę, co tu się stało. Musimy szybko płynąć do mojej siostry. Szybko. Siostro, siostro. Co tam? Znalazłeś ją? Przykro mi, nie znalazłem, ale wiem, gdzie jest. Co? Uciekła z matką. Jak to uciekła z matką? To znaczy, matka ją porwała. Matkę ją porwała i nawet chyba wiem, gdzie. Ale poczekaj, poczekaj, jak to gdzie? Gdzieś do głębin, głębiny. Musisz ją odnaleźć. Niestety, ja już jej teraz nie znajdę. Możesz zrobić tylko to ty. Jak to ja? Przecież ja już nie jestem syreną. Nie mogę wrócić do stanu syreny. Matka jest człowiekiem, twoja córka też. Co? Ale jak to się stało? Przecież nie było takiego czaru. Był, matka go znała zawsze. I właśnie to zrobiła. Stwierdziła, że skoro wiemy już, bo zorientowała się, że wiemy, nie chciała, żebyśmy jej szukali wszyscy w głębinach, żeby rekiny jej pomagały, żeby rekiny nam pomagały. I uciekła z nią. Podejrzewam, że wyleciały na Hawaje. Co? Jak to? Matka zawsze mówiła o tym kierunku, że bardzo by chciała tam, jeżeli by była człowiekiem, to chciałaby się tam przenieść. Dlatego musimy szybko, musicie szybko zadzwonić na wszelkie posterunki policji, żeby zatrzymali wszelkie samoloty i wszystkie przejścia graniczne. Tak, tak, kochanie, zrób to. Już to robię, już to robię. Halo, halo, policja? To ja. Moja córka została porwana. Proszę o zatrzymanie wszelkich przejść granicznych oraz wszelkich samolotów. Bardzo proszę. Tak, porwała ją babcia. I właśnie gdzieś będą leciały. Proszę bardzo. Dziękuję. Zrobione. Przynajmniej tyle. Szybko lecimy na lotnisko. Myślisz, że to dobry pomysł? Nie czekamy tutaj, aż coś zrobi policja? Policja nic nie zrobi. Szybko. Wstawaj, mała. Już nie dam rady cię nosić. Gdzie my jesteśmy? Uciekamy. Co? Wyjeżdżasz ze mną gdzieś daleko. Ja mam nogi. Ja mam nogi. A co jest? Ja mam nogi. Tak, masz nogi i uciekasz razem ze mną. Szybko wsiadamy do helikoptera. Ciekawe, czy je znajdziemy. Patrz, są tam. Córeczko. Mamusiu. Odlatujemy. Odlatujemy szybko. Nawet się nie waż. Oddawaj mi ją. Mamo. Uciekamy. Jak mogłaś nam to zrobić? Ale ja nie chciałam nic złego. Chciałaś nam ją zabrać. Najpierw, jak się wynieśliśmy od ciebie, to nie odzywałaś się do nas. Przepraszam ciebie. Tak bardzo ciebie przepraszam. Ale jak zobaczyłam, jacy jesteście szczęśliwi, jak podpłynęłam do nas. Byłaś u nas? Tak. To nie mogłaś przyjść ze mną porozmawiać? Nie mogłam. Poczułam się mega źle. Zobaczyłam, że jesteście szczęśliwi, że twój brat jest szczęśliwy, a tylko ja sama z tymi rybami w tej wodzie. Nie dałam rady tego znieść. Dlaczego nie chciałaś o tym porozmawiać? Tyle czasu czekałam, aż się do nas odezwiesz. Sama próbowałam do ciebie płynąć. Wiem. Ale zraniłaś mnie tym odejściem. Mamo, ale byłam szczęśliwa. Wiem. I przepraszam, że tego nie rozumiałam. Dlatego teraz pozwól mi odejść. Chcę uciec jak najdalej i nie mieć już z nikim kontaktu. Zostanę już sama. Mamo, nie. Nie o to chodzi. Zostań z nami, proszę cię. Co? Ale jak to zostań z nami? Wybaczę ci to. To jest dla mnie straszne, ale wybaczę ci to. Naprawdę? Tak. Nasz dom jest duży. Proszę cię, chodź do nas. Bardzo cię proszę, zostań z nami. Nie wracaj już do wody. Jesteście gotowi mi wybaczyć? Tak. Jesteśmy. Jesteśmy. Tak, babciu, przyjedź do nas. Zamieszkaj z nami. Naprawdę? Pomimo tego całego zła, które wam wyrządziłam? Tak. Kocham cię, mamo, i zawsze cię kochałam. Pomimo tego, że nie chciałaś ze mną rozmawiać, czułam, że niedługo przyjdzie czas, że będziemy razem. Ten czas ostatni wszystko zepsuł, ale naprawmy to. Proszę cię, wrócisz z nami. Tak, bardzo chciałabym tego. Chodźmy. Braciszku, kochana. Co ona tu robi? Jak mogłaś? Nienawidzę cię. Kochany, przestań. Zostaw ją w spokoju.
Mama czuła się źle sama, będąc sama, dlatego to zrobiła. Wybaczyliśmy sobie wszyscy, ona z nami zamieszka. Co? Nie pozwolę na to. Oddaj to dziecko. Ale oni mi wybaczyli. Wybacz mi i ty, proszę cię. Bardzo cię proszę. Nigdy, jak mogłaś nam wszystkim to zrobić? Bracie, proszę cię. Bądźmy już szczęśliwą rodziną. Nie komplikujmy już tego więcej. Ja już mam dosyć tych komplikacji. Bądźmy w końcu rodziną. Prawdziwą rodziną. On ma rację. Powinnam odejść. Braciszku. Przepraszam, po prostu jest mi źle. Bo nie wiem, jak ona mogła wam to zrobić. Jak porwała waszą córkę, to już cały świat mi się zawalił. Nasz również. Ale musimy jej wybaczyć. Nie mamy wyjścia. Ona jest naszą matką. Mamo, kochany. Bądźmy już szczęśliwą rodziną. Proszę was. Będziecie tu razem mieszkać, a my wrócimy do wody. Mamo, czy nie dałoby się zrobić czegoś, żeby oni też byli ludźmi? A chcecie? Kochana, chciałabyś być człowiekiem? Najbardziej na świecie. Mamo, zrobimy coś? Dobrze, rzucę na was czar. Czary mary, zróbcie nogi im do pary. O rany, macie nogi. Tak, tak. Jak cudownie. Cudownie, że jesteśmy w końcu wszyscy szczęśliwi. To wybaczycie mi, mogę z wami zostać? Tak, mamo. A gdzie malutka? Już poszła do swojego pokoju, tak dawno go nie widziała. Przepraszam jeszcze raz. Mamo, wybaczam ci to. Oby już teraz wszystko było dobrze. No słuchajcie, i tak kończy się nasza cudowna, wspaniała opowieść ze wspaniałym zakończeniem. Dzięki Madzi. Słuchajcie, zostawiajcie kciuki w górę, zostawiajcie, klikajcie dzwoneczki i zostawiajcie proszę was komentarze, czy wam się podobało. Jestem bardzo ciekawa, czy wam się ten odcinek podobał, czy chcecie jakieś kolejne serie, które musimy wymyśleć wspólnie. I jeżeli macie jakieś sugestie co do jakiegoś filmu, czy do jakiegoś zakończenia, czy w ogóle do serii, którą byście chcieli zobaczyć, to dawajcie mi proszę znać w komentarzach. A tymczasem trzymajcie się, buziaki, pa, pa!